Witajcie drogie dzieci, osoby tutaj przybywające na tym kanale. Witajcie w pierwszym odcinku Minecrafta. Jeszcze nie wiem jaka domena będzie tego, ale coś wymyślę. Stworzyłem sobie świat Nora Nikodema. Niestety byłby to drugi odcinek, gdyby nie to, że nagranie mi się spieprzyło, no i dupa. No ale no cóż, no pozbierałem trochę sobie w tym nowym świecie oczywiście. Jestem na wersji 1.12.2, bo powody są takie, iż po prostu ja nie ma tylu modyfikacji na te nowsze wersje, tam 1.13, 14, 15 i w ogóle tamek. Więc dlatego mam 1.12.2, bo tam są modyfikacje, które ja chcę. W takim razie jeszcze raz, witajcie bardzo serdecznie. Z tej strony Nikodem, a to jest kolejny, a raczej pierwszy odcinek z Minecrafta, gdzie krowa spinkala przede mną niemiłosiernie. Dziwne, niby nie mam ustawień na ten. Nie mam ustawień na. Dzień dobry, halo, dzień dobry. Nie mam ustawień na to, by encoder był na. Na procesor, a jednak będzie lagiło. To mnie bardzo martwi. Nie se. Jest kowal i jest bibliotekarz. Panie villager, proszę mi stąd wyjść. Ja tu książki potrzebuję. Jakbym jeszcze miał miejsce. Jakbym jeszcze miał miejsce, oczywiście. Dobra, weź tą pałkę za pałkę, wywal. No, czyli to jest pierwszy odcinek. Witajcie, dzieci. Moje drogie. Mam nadzieję, że FPS-y nie będą spadały przy nagrywaniu. Jabłuszka, no popatrz. Nie, dobra, trzcinę wróć. No tu jest nawet całkiem spoko, całkiem ładnie tu. Co to jest? To struś! Ten kolejny cave. Całkiem spoko. Plaża. No ładnie, zobaczmy sobie na minimapę, gdzie byśmy mogli pójść. Dobra, czyli musimy iść w głąb tego lasu. Tego dziwnego lasu. Jak tak sobie pójdziemy, no to pójdziemy, nie? Zobaczymy, co tam jest. Ja już tam chyba coś widzę. A, dwa miśki. Ja tu widzę niegrzecznego pana jednego. Spieprzaj. Dobra, na szczęście nie buchnął. To dobrze, a powinienem sobie miecz skraftować i żelazo sobie przepalić. No ale jak widzicie, Nikodem jest niemądry i... No i nie przepalił tego żelaza. O, świnki. Tam coś jest. Tutaj koń się zabija. Jezu, koniku! Co ty tu robisz? Halo, koniku! Ja tu już duchy słyszę, więc idę sobie. Koza! Biała! Kurde, rodzinka Edziów. Normalnie. Powiedzcie mi, co to kufa jest? Co to daje? Bo ja nie wiem, co to daje, tak szczerze. Nie wiem, mam się kuźwa kopać gdzieś w głąb tego, czy co? Bo tak szczerze, to ja nie wiem, co to daje. Co to jest? Coś latało tu. Żelazo! Znowu. No to też modyfika... Albo biomzoplęty, albo ruins mod. Obstawiam, że ta modyfikacja na biomie. Na biomy. Na biomie. Spoko. Czasem takie stalagmity, czy tam stalagdyty, no to wiecie, się przydadzą, nie? Z surowcami. Tylko ja będę musiał w tych ustawieniach OBS-a, widzę, jeszcze pokombinować trochę. Mam nadzieję, że mi nic nie ścinało, a jak ścinało, no to... Kuźwa, Minecrafta nie będzie. O, świnie. Szkoda, że was zabić nie mogę, jedynie się... Czy siekiera serio zadaje więcej niż...
Pieprzony miecz? Nieźle. A tu kury są. Tu znowu coś je... O, tu jest węgiel. To pamiętałem. Co to jest za biom? Oła, Edzio! Spokojnie, po kozę też pójdziemy. Po Mariana pójdziemy ze spokojem, ale co? To jest jeden z tych biomów. Jeśli dobrze myślę, to jest step, tak, ale ze stepów ponoć były bardzo ładne widoki, bardzo ładne. Tyle, że no nie oszukujmy się, łyso tutaj, tak. I raczej wątpię, żeby jakiekolwiek ładne drzewo by tutaj było zasadzone. No tutaj też widzę, ładne biomy są. Suche by po prostu były. Nie oszukujmy się. Co nie zmienia faktu, że stepy naprawdę same w sobie są ładne, tak. Jeszcze jakby shadery były, o Boże. To z shaderami by to było jeszcze piękniejsze. Ja wiem, całkiem niedawno formata robiłem temu komputerowi, więc nie powinno nic się tak naprawdę dziać, a widzę, że OBS mi tu odwala. O, jakaś fontanna fajna. Nie jedki, kuźwa. Kozły jedne ofiarne. Dobra, już się nie odzywam. Misiek na mnie ryknął, panda na mnie rykła i zadowolona. Kioska, ale jaja. Może znowu kowala spotkamy. Byłoby ciekawie, dzień dobry. Witam panów. Pokaż mi swoje towary, przyjacielu. No kuźwa. Kowala widzę nie ma, ale jest biblioteka. Oddaj mi swoje książki, przyjacielu. Żądam twoich książek. Jest kowal, no popatrz. To od razu tam ruszam i lecimy. I kończymy ten odcinek pomału. 10 minut. Witam, witam. Nawet węże tu mają. O Jezu, o kufa. Jakie zbawienie. Obsydian, jabłka, chleb. Żelazo jeszcze w pewnych sztabkach. No. Coś pięknego po prostu. Dobra, jest już noc. Przepalmy to, co mamy do przepalenia. Stwórzmy jeszcze trochę tych... Stwórzmy jeszcze trochę tych piecyków. Tak na wszelki wypadek. Dobra, podwójna skrzynka widzę. A, to jest stara wersja, zapomniałem. Po co ja skrzynki, bo... Nikodem, tyś człowieku jest mądry, naprawdę. O, dwa piece. Tak. I tak, i przepalmy te mięsa. To nie będzie kurczak. A, źle włożone. Dobra. Moi mili państwo, nie wiem, będą lagi, nie będą lagi, nie wiem. Zobaczę. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie. Ja idę zrobić... dobra, tu niech będzie znacznik. Wioska. Niech będzie zielone. A ja tu zrobię jakiś taki ładny... O! Naprawdę miło mi. Dobra, chodźcie się bić. Tak na... Dobra, no. To są cave'owe! Ała! Zdupiaj. O, bez tego byłoby od razu ładniejsze. Wydaje mi się. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeśli chcecie więcej, to zostawcie łapkę w górę. Zostawcie suba. Trzymajcie się ciepło. Cześć.